To wszystko jest bardzo profesjonalne. Także polecam Państwu, żeby zaglądać na stronę Sejmpalny. Ja myślę, że powoli. A jest tutaj przerwanie, tak? Pani, ale krótkie teraz. Słuchajcie, jak przerywam, no, też. Przysiądę, dwie minuty, pamiętajcie, żeby jak ktoś przerywa, to wiadomo, wniosek o przerwę, coś tam takiego. Już nie, ja się odnoszę, nie ma debaty. Pamiętajcie, że jak nie ma debaty, to dorozumiewa się, jak się zapomnę, że to jest do 3-2 minut, najlepiej minuty, jak nie ma debaty. Niebieska kartka, przychodzę, mówię i odchodzę, dobra? Proszę bardzo. Nie będę się już odnosił do tego, co pan marszałek powiedział, ale odniosę się do tego, co powiedziała pani Beata. Powiedziała, że musimy się zwrócić do tych władz, których tak właśnie naprawdę nie uznajemy, żeby nam dawali jakieś pieniądze na to, żebyśmy działali. Przepraszam, no, to jest żenujące. Ja nie będę się ubiegał. Ja oczywiście uznaję ten rząd w tej chwili jako etap przejściowy, prawda, bo po raz pierwszy od 1939 roku mamy szansę odzyskać niepodległość. Dzięki temu rządowi, ale to jest etap przejściowy. Oni muszą zrezygnować z tych swoich przynależności partyjnych i tak dalej, żeby nas reprezentować, bo jak na razie to oni się kłócą tam między sobą, prawda, między partiami, a nie ziem, które reprezentują, mają reprezentować, prawda, bo mają. A to jest tylko ta ich jakaś przepychanka wewnętrzna, tak? Bo tak to jest. Oni powinni reprezentować nas. Ja myślę, że na jakimś tam etapie zmusimy ich do tego, żeby się zrzekli przynależności partyjnej, prawda? I sami się odwołali, rozwiązali ten sejm, no i powołali jakieś ciało, które zostanie przez nas wybrane, tak? Bo to, tak to myślę, to powoływanie się na jakieś dotacje od rządu, którego nie uznajemy, bo nie uznajemy do końca tego rządu, prawda? My go tolerujemy w tej chwili, jako etap przejściowy, tak? Ja się myślę, że Państwo się zgadzacie z tym. To jest etap przejściowy, który my musimy przyjąć i albo się zreformują sami, albo my ich zreformujemy. No. Przecież to taki jest cel tego, który jesteśmy. No dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwo, zwracajcie uwagę, uczmy się, że jak nie ma debaty, bo to było wyczytane laudu, nie ma debaty na temat laudów, bo myśmy zapewniliście cybernetycznie. Czyli jest lauda, które zwracają się do nas, teraz my się zwracamy do laudów, teraz lauda zwracają się do nas, to tylko powoduje, drodzy Państwo, w jakiej sprawie Pan się zapewnił? W sprawie tutaj tego sejmiku. Proszę bardzo, ale tak jak mówię, oczywiście, nie nagadujcie 30, ja Wam dam głos, tylko pamiętajcie, że popatrzcie na całość, apeluję w tej chwili, że z jednej strony mam dylemat, czy dać, czy nie, bo to oczywiście mógłbym nie dać, ale to bym ograniczał głos wolny. A z drugiej strony sobie nawet nie doszliśmy jeszcze do porządku. I trochę bym powiedział, trochę to jest, bardzo proszę, żeby nie przedłużać. Krótko i na temat bym powiedział, nie w sensie tam minutka, dwa, tylko krótko i na temat, bo to nie chodzi o czas. Bardzo proszę. Tak. Tak, ja tylko tutaj do pana Sławomira. Mam tutaj takie pytanie, tylko faktycznie jedna uwaga, która dotyczy tego, żeby to sfilmować, ponieważ no, chyba tam w Kanadzie macie kamery, żeby takie rzeczy sfilmować, obojętnie gdzie by to się znajdowało, ale że to jest taka bardziej jakby no, reprezentatywne, bo tak tylko widzimy na Facebooku, sam weszłem tego Facebooka, chciałem coś znaleźć, no, ale nie było żadnego filmu, a tam już coś się działo. Ile było tych spotkań? Sesja inauguracyjna odbyła się 29, tak jak czytałem. A jeśli chodzi o panu rejestrację z obrad, to no, może jeszcze dziś albo jutro najdalej. Ja nie miałem czasu do tej pory, mam ją na pendrive. Chciałem panu przerywać, koniec. Jest ta rejestracja, koniec. Tylko że nie, jeszcze nie jest upubliczniona. Drodzy Państwo, tutaj też taka prośba, żeby to w miarę, ale to samym siebie najpierw musiał troszkę, staram się umieszczać szybko, ale to zajmuje, jeżeli ktoś to robi, to wie, to zajmuje czas, a im bardziej chce się profesjonalnie zrobić z napisami i tak dalej, to zajmuje większy czas. Dojdziemy do perfekcji. Ja myślę, że zobaczcie, sejmy, które mają potężne pieniądze, sejmiki te wojewódzkie, te bolszewickie, nie wszystkie publikują sesje rady, prawda? Powinny to robić publicznie. Powinny to, bo dzisiaj z technologii stream czy coś, to nie jest żaden problem. Jeszcze tego nie wszyscy robią. To powinno być jawne, to są publiczne pieniądze na to. My sami siebie czujemy, że my chcemy wszyscy, tu pan ma rację oczywiście, pan Mario, że to powinno być jak najszybciej, a ja bym zaapelował jeszcze dalej, jak kogoś stać i ma możliwości, niech to robi w streamie. Czyli nic nie jest wycinane, bo jest online. Jest taka technologia, nawet na YouTubie jest na żywo. I wtedy jest to na żywo i jak ktoś ma te uprawnienia, my będziemy prawdopodobnie w ryzycie pierwszą transmisję robić online. Czyli będzie to już transmisja nie to jak w tej chwili, tylko będzie w streamie.
i będą to zarejestrowane, ale będzie to, bo wiadomo, stryk nie widzi na przykład tyłów i tak dalej, prawda? Ale mównica będzie i będzie stream, albo w YouTubie będzie, na żywo. Będzie to transmisja na żywo, czyli nasze obrady będą, cała Polska, cały świat widział na żywo. Nie będziemy musieli tego umieszczać i wam też to proponuję. Drodzy Państwo, dojrzeliśmy do sytuacji, ja tak myślę, żeby odczytać to w formie takiej skrótowej. Ja jeszcze powiem, że oczywiście ja też zgłosiłem, tutaj była krytyka pana Krzysztofa, który mówił, żeby, ale w tej formule nie dało się już skrócić, dać więcej czasu do tych trzech bici, żeby było jak najdłużej czasu do trzeciej bici do sejmikowania i do sejmu walnego. Natomiast oczywiście, ponieważ ogłaszam w tej chwili, że kolejny sejm walny to jest 18 marca, to te bici będą trzecie, 3 tygodnie przed. Więc macie wystarczającą ilość czasu, one też nie powinny być za długo, za wcześnie, bo czas się szybko zmienia i wszystko się zmienia. Więc będzie, drodzy Państwo, możecie spokojnie sejmikować deputacko przed tym, już teraz to możecie nawet harmonogram zrobić. Pamiętajcie tylko, że 14 lutego przegłosowaliśmy, że to jest obowiązkowy termin, gdzie wszystkie sejmiki muszą się odbyć. 14 lutego, nieważne, czy to jest piątek, czy to jest święto, czy to jest niedziela, 14 lutego, 18 sierpnia zawsze. Więc zobaczymy, ile wtedy odbędzie się sejmików, prawda? I teraz przeczytam Państwu, dobry zwyczaj był taki, że sejm walny zwoływał król. Jeżeli tego nie robił król, zwoływał to marszałek. Marszałek, który był zacnym i dobrym, awansował na marszałka koronnego, czyli awansował pięter powyżej. I wtedy marszałek koronny w imieniu króla też zwoływał uniwersałami. Heroldy jeździły po powiatach i na rynku głosiły te uniwersały. Oczywiście to każda szlachta indywidualnie dostawała, każdy szlachcic indywidualnie dostawał taki list, prawda? Z uniwersałem, z biciami. Drodzy Państwo, dlatego ten fotel z tyłu nie jest przypadkowy, bo on ma nas powoli uczyć, że to jest miejsce dla prezydenta. Pamiętamy panią Małgorzatę Piszczek, która zaapelowała do prezydenta Dudy i 3 razy to chyba powiedziała w Konstantynowie: panie Duda, my pana tu zapraszamy, panie prezydencie, przepraszam, żeby nie było, że panie, jego wysokości możemy nadużyć swój, aby już trzeba było takiej tytulatury. Szanowny panie prezydencie Duda, no dzisiaj miejsce pana prezydenta Dudy i pana prezydenta też Zbigniewa Potockiego. Stoi puste. Czyli panowie prezydenci uważają, że są prezydentami, ale na sejm walne się nie padają mimo wezwania. Kiedyś było tak, że jak sejm wzywał, no to król się musiał stawić. Najczęściej król przyjeżdżał, otwierał obrady i wychodził. I przyjeżdżał na koniec. I wtedy się pytał, jakie były uchwały i tak dalej, i tak dalej. Część uwzględniał, część nie uwzględniał tych po prostu konstytucji, prawda? Bo to też było po pierwowzór tego podpisywania. Co król pokwitował, to wchodziło. Jeżeli nie pokwitował, nie wchodziło, prawda? No często szlachta zmuszała różnymi przywilejami, różnymi naciskami króla, żeby coś podpisał, pieniędzmi i tak dalej, to wiemy, jak to mniej więcej wyglądało. Ja nawiązuję do tej historii, bo uważam, że, jeszcze raz powtórzę, system powinien być sejm walny, senat, bardzo zacny senat, rada stanu i król, prawda? Czyli jeżeli odejmujemy władzę tym partiom i tym nieformalnym centrum władzy, bo takim nieformalnym, niekonstytucyjnym centrum władzy jest w tej chwili Komitet Centralny Partii PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, to jest organ niekonstytucyjny. To jest złamanie konstytucji. Pan Kaczyński, już pani oddam głos, pan Kaczyński, tylko pozwólcie mi zawsze skończyć myśl. Pan Kaczyński właściwie stworzył, nie wiem czy zauważyliście, konfederację. To jest partia skonfederowana, która walczy z Trybunałem, walczy w ogóle z konstytucją tą bolszewicką. Czyli w jakimś sensie oni są naszymi sprzymierzeńcami, bo oni chcą zrujnować ten cały system, ale oni chcą wejść na niższy poziom organizacji państwa, znaczy na poziom dyktatury, prawda? To pisał Platon w Platei. Wcześniej czy później każda demokracja przeradza się w dyktaturę. Czyli mamy dyktaturę, która przeradza się ewentualnie w oligarchię lub w monarchizm, to też dobra nas wiadomość, bo z reguły z dyktatury nie wchodzi się w demokrację, prawda? Jest to pewien etap. Dyktatura, oligarchia, król, znowu demokracja. Obalamy króla, znowu demokracja i taki cykl, który trwa w tej chwili od czasu rewolucji francuskiej, mamy ten cykl demokracji, to znaczy demonokracji. Kiedy partie zdobyły władzę i ponad 200 lat mordujemy się z tym systemem. Oczywiście jest tam pseudomonarchizm, bo przecież w Anglii, wiemy, w Norwegii, Danii mamy te monarchie, ale nazwalibyśmy takie fasadowe te monarchie, prawda? Ale my, nawiązując do tego, miejsce tutaj dla przyszłego króla będzie zawsze. Bo to zawsze jest, jak zobaczycie Państwo, w sali sejmowej Zamku Królewskiego, gdzie odbywał się sejm czterolotni, którego my nawiązujemy, to tam na końcu jest baldachim i miejsce dla króla. Marszałek stał z przodu, nie było mównicy, stał z przodu, siedzieli senatorowie drążkowi, ci najważniejsi, a za nimi byli posłowie. Tak, żeśmy zakończyli państwowość naszą najjaśniejszą. I teraz my próbujemy to odtworzyć, czyli tu ci wszyscy marszałkowie to są odpowiednicy senatorów drążkowych, tych najważniejszych, czyli ci, co trzymają ster państwa. Wytrzymacie ster państwa. Zobaczcie, jak to dzisiaj pięknie wygląda, jestem dumny z was, jak to pięknie wygląda, wszyscy marszałkowie trzymacie ster państwa. Jesteście przyszłymi senatorami,
I być może ktoś z Was będzie królem na przykład, czy prezydentem, prawda? Miejmy nadzieję, szczególnie wśród tych młodych, prawda? To Wy trzymacie ster państwa. I teraz ten ster jest trzymany przez tyle osób. I nawet jak dwie osoby, czy trzy osoby będą chciały w drugą stronę, to ta reszta nie pozwoli, tak? Bo Wy trzymacie ten ster, wszyscy, swoją siłą. Zobaczcie, jakie to było mądre. Dlatego wracając do tych czasów Rzeczpospolitej, przeczytam Państwu ten Uniwersal tych trzecich Wici. To były wydane w Częstochowie 11 grudnia, te trzecie Wici. Przepraszam za to, że tak późno, ale zwyczaj był zachowany, prawda? Bo to był minimum tydzień, co groziłoby, że to byłoby bez sensu. Trzecie Wici były ponad tydzień, 8 dni były przed. I w tych trzecich Wiciach zawarłem, starałem się zawrzeć wszystkie wnioski jako państw. Wszystkie starałem się. Naprawdę starałem się wszystkie wnioski. Ja tylko przeczytam tą część do południową, w której teraz chcielibyśmy przejść do pierwszej wyższej fazy, bo zaczynają. Bo ja myślę, że tak, u nas jest odwrotność Hitchcocka. U nas jest odwrotność Hitchcocka. Hitchcocka jest też trzęsienie ziemi, potem napięcie rośnie. U nas jest zawsze tak, że u nas jest takie zawsze lekkie zamieszanie, ale potem zamieniamy się w pewien porządek. Wiesz, Pani Małgorzato, jak coś zapomnę, to drugi raz podnoście, to bardzo proszę, pamiętajcie, że przerywacie obrady, w związku z tym czujcie się, że macie coś ważnego do powiedzenia wszystkim, więc proszę bardzo. Małgorzata Ewa-Piszczek, marszałek ziemski sejmiku prowincjonalnego i ziemskiego ziemi rybnickiej. Ja podtrzymuję moje zaproszenie, bo kieruję to moje zaproszenie z ziemi rybnickiej. Nasi ziemianie ziemi rybnickiej upominają się i ciągle strofują mnie o to, żeby pan prezydent Duda przyjechał tutaj do nas na Sejm i żeby się w końcu zainteresował. Ale pan Duda woli zapalać kanuki niż przyjechać na Sejm, czyli pan Duda nie opowiada się w ogóle, nie reprezentuje, nie służy narodowi polskiemu. Także podtrzymuję moje zaproszenie i mam głęboką nadzieję, wierzę, że pan prezydent Duda do nas dotrze, że przyjedzie, że porozmawia z nami, bo mamy bardzo, bardzo dużo tematów, a szczególnie z mojej ziemi, z ziemi rybnickiej, gdzie się zamyka kopalnie, gdzie ludzie boją się, że z dnia na dzień zostaną bez środków do życia. My jesteśmy, Polacy, bardzo bogatym narodem, tylko przed nami się ukrywa te skarby, ukrywa się prawdę. My jesteśmy narodem, przed którym inni powinni bić czoło, bo jesteśmy bogatsi od Amerykanów, tylko nam się wmawia, że jesteśmy biedni, że nas na nic nie stać, że mamy ciągle jakieś długi, ale to nie są oczywiście nasze długi, bo te długi są generowane przez rząd PRL-BIS. My nie mamy sprawy rozliczonej, jeżeli chodzi o Magdalenkę, nie mamy sprawy rozliczonej z PRL-em. Także ja jestem również za tym, bo ludzie mojej ziemi żądają, żeby były zbrodnie komunistyczne wszystkie rozliczone, wszyscy zbrodniarze, bo nadal ta zbrodnia dokonuje się na narodzie polskim. Rząd wszedł do wojny. My nie chcemy wojny żadnej, nie chcemy drugiego Holokaustu, nie chcemy tutaj, żeby nasi synowie ginęli niepotrzebnie na wojnie, żeby była krew przelewana, bo krew leje się na Ukrainie, nikt u nas tego nie mówi. Media w ogóle pokazują całkiem inne wiadomości, nie pokazują prawdy nam, a nas praktycznie także pod jakimś parasolem ktoś chował i nam mówi się całkiem inne wiadomości, nie mówi się prawdy. Dlatego żądam, panie prezydencie, proszę przyjechać do nas, proszę przestać palić kanuki, bo to jest wstyd i hańba. Naprawdę, że ja jako matka tej ziemi, mam tutaj dwoje dzieci, jest mi naprawdę wstyd za to, co pan robi w Sejmie, bo tradycje polskie, my mamy przepiękne tradycje i powinniśmy wrócić do tych tradycji i pokazać wszystkim na całym świecie, że Polska to jest potęga i wrócimy do tej potęgi, którą po prostu nasi przodkowie stworzyli, a my musimy do niej tylko wrócić. Dziękuję. W drugim momencie taki nieformalny wniosek kolejny, prawda? Bo jeżeli Pani mogła się poprosić.
prosiła, Wojtek, ja go przetransferuję we wniosek. Może jeszcze zakończmy. Rzeczywiście, jeżeli Państwo uważacie, że jest to coś ważnego, możemy przecież przegłosować, czy wzywamy. I wtedy będzie sprawa oczywista, czy nas prezydent... Zobaczymy, jak nas potraktuje prezydent Potocki, czy jutro przyjedzie. Ale wezwijmy też oficjalnie prezydenta po tym głosie. Przecież to jest krótkie. Możemy przegłosować, czy wzywamy go, czy nie, i będzie znał, że to nie jest indywidualny głos ziemi rybnickiej. Ziemia rybnicka tej chwili złożyła taki wniosek. I czy zgodzicie się Państwo głosować nad tym? Czy możemy taką uchwałę, znowu taką, bym powiedział, nieformalną, taką wewnętrzną? Bo nie było to w porządku obrad, ale jest to bardzo istotne, prawda? Bo miejsce stoi puste. I w tym sensie, tu nie kwestia to, co mówiła Pani Beata Andreas, kworum jest tu ważne w sensie formalnym, ale to, że my nie mamy właściwie kogoś nad tym sejmowanym, a wiemy, że ktoś taki jest. Czyli, że kiedyś to był król, a dzisiaj jest to prezydent, prawda? Zaraz Pani dam głos, bo w tej sprawie musi być chwilę debaty, zaraz Pani będzie miała głos, Pani Beato. Więc czy jest to ważne, słuchajcie, jeżeli jest to ważne, to bardzo bym Was prosił, podnieście mi żółte, zielone kartki, ale nie jako głosowanie, albo niebieskie, nie, zielone kartki podnieście, żebym ja wiedział, czy to jest ważne, czy kontynuować ten wątek, czy go nie kontynuować. Czy jest ważne w tej chwili debatowanie i podjęcie decyzji o zaproszeniu prezydenta tutaj na Sejm Walny do Rydzyny, na Sejm Polonii? Czy jest to ważne? Jeżeli jest ważne, zielona. Jeżeli nie ważne, czerwona. Jeżeli się ktoś wstrzymuje, no to żółta. Bardzo proszę, głosujemy. Głosujemy. Raz. Panie Jerzy, proszę mi pomóc, panie stolicy tutaj. Raz, dwa. Czekajcie, muszę może tutaj odepnę. Ja bym mówił za, was, co panowie chcecie, głosujemy. Co to będzie się mieć? Ja jestem za, pan? Ale pan jest za? Pan za, to przegłosujemy pana marszałka. Ja jestem za. To proszę bardzo, żeby przegłosować marszałka. Panie marszałku, sorry, ale gdzie ma pan myśli? Ja to mam przegłosowane, jeszcze moja żona. Przegłosowane. Musi pan się głosować. Czyli mamy, powiem, nie ma pan myśli. Proszę podnieść zielone kartki. Czyli to był głos? 10 za, 2 wstrzymujące. 11 za, jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 za. 12 za i 2 wstrzymujące, tak? 12, 2 za i 2 wstrzymujące. Drodzy Państwo, podjęliśmy uchwałę. Nie jest to sansyt. Za, już daję panu głos, podjęliśmy uchwałę wewnętrzną, nie jest to sansyt, bo byłby to wyrok, który zmusił, żebyśmy doprowadzili tutaj prezydenta. No tak, nie stawiajmy sprawy. Ale uchwałę, że jest to uchwała, którą bym ja jej nadał przydomek rezolucja, prawda? Że jest to rezolucja albo dezyderat, raczej dezyderat. Czyli uchwała, dezyderat, prośba, żądanie, bo dezyderat jest prośbą lub żądaniem, o to, żeby prezydent stawił się 20, 21 lub 22, nie, przepraszam, 18, 19 lub 20 marca na Sejm Walny w Rydzynie, prawda, w Wielkopolsce. Ponieważ pan jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos, bardzo pana proszę. Bardzo pana proszę. Przedstawić się poseł ziemi krośnieńskiej, bardzo proszę, i w tej sprawie. Tomasz Gołąbek, poseł ziemi krośnieńskiej. Ja tylko taką prośbę. Ja myślę, że najlepiej będzie najpierw te wszystkie punkty, które są w WICI, głosować, a dopiero później składać jakiekolwiek wnioski, bo na pewno się pojawią jeszcze jakiekolwiek inne ważne wnioski, ale jesteśmy jeszcze przed pierwszym punktem, będzie już prawie druga. Dziękuję, słuszne, ale drodzy Państwo, co my stworzyliśmy, możemy zmienić, pamiętacie Państwo. Władza musi być nie tak jak w artykule 4, że my nie możemy być niewolnikami też własnych regulaminów, własnych. My naprawdę jesteśmy reprezentatywni. I od nas zależy, pan ma oczywiście rację w sensie porządkowym, żeby był porządek i jakaś logika postępowania, jak najbardziej tak. Ale przy normalnym myśleniu marszałek nie może nie uwzględniać takiego głosu ziemi rybnickiej, że wychodzi ziemia rybnicka i mówi, że ziemianie, to właśnie to słowo, nie rolnicy, tylko bo u nas preferuje się słowo rolnik, a nie preferuje się ziemia ziemianin, bo to już mi groźnie, prawda? Bo całe ziemianstwo zostało wycięte. Ziemianie wołają, no to jak ja mogę zlekceważyć taki głos ziemi, tak?
przecież lepiej jak się pojawi tu niż w Rybniku, bo każdy by wtedy chciał partykularnie się pojawić. To tak tylko dygresja. No oczywiście przechodzę w tej chwili do czytania porządku, czytam ten przedpołudniowy i proszę Państwa, był zarzut ziemi opolskiej, bo ja wnikliwie słuchałem. I że tak dużo jest punktów, no, ale pomyślcie tak logicznie. Lepiej jak jest dużo punktów i z tego coś wyławiamy, to znaczy jak mamy do zupy więcej surowców, niż jak mamy dwa punkty i właściwie większość nie przyjedzie, bo wie, większość mnie nie interesuje. I teraz, drodzy Państwo, po tym przeczytaniu, ja bym prosił, żeby każdy marszałek zastanowił się, który z tych punktów jest dla niego najważniejszy. I nawet, żeby nie podchodził tutaj, tylko ja przyjadę, spróbujcie zapamiętać, żebym ja wybrał to, co Was interesuje. Ja przeczytam te wszystkie punkty i pojadę kamerą i Państwo powiecie, że z tych punktów jeden, dwa lub trzy, żebym ja spamiętał. I ja to wybiorę. Czyli, bo to Ziemia Opolska jakby wygenerowała tę modyfikację, że ja czytam porządek, a Państwo spróbujcie zapamiętać, co byście chcieli. A ja wtedy, ja narzucam jakby porządek, ale uwzględniając Wasze wnioski. Więc czytam. Drodzy Państwo, Uniwersał Trzecich Wici i tak dalej. Dzień pierwszy, 19 grudnia, 11.30, zaczęło się 12.15. Część przedpołudniowa. Otwarcie sesji, zagajenie marszałka. Było. Przeczytanie porządku obrad, jesteśmy w tym punkcie drugim dopiero. Przeczytanie i głosowanie nad wnioskami odziemskimi. Tu jest oczywiście fragment, który możecie Państwo jeszcze coś dorzucić. Ja uważam, że musicie Państwo wiedzieć, że nie ma sensu, bo jeżeli coś nawet wrzucacie, to każda ziemia powie, ale ja nie byłem skonsultowany, więc siłą rzeczy to musi upaść. Ale wniosek powoduje, że najpewniej to będzie rozpoznawane na kolejnym Sejmie. Czyli ten wniosek nie dotyczy tego Sejmu, a dotyczy kolejnego Sejmu. Bo logiczne jest, ale warto to wypowiedzieć, więc nikogo nie zniechęcam. Ale na pewno nie będzie procedowany dzisiaj, chyba że ja uznam tak jak z tym wnioskiem, że jest tak poważny, że trzeba go dzisiaj procedować. Bo na przykład wczoraj się coś wydarzyło, bo jest stan wojny albo coś. Więc warto. Przyjęcie porządku obrad, debata nad zawołaniem Sejmu Walnego, żebyśmy wypracowali zawołanie Sejmu Walnego, prawda? Czyli mamy ogólne, to ja stosuję to zawołanie, ono nie było przegłosowane, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Już Panu zaraz dam głos, coś ważnego. Punkt 3 i 4, pominął marszałek. Przeczytanie i głosowanie nad wnioskami odziemskimi. Nie. Odczytanie na plus. Marszałek nie ma ostatecznego. Dajcie mi, kochani. Dajcie mi. Tutaj mam inny. Oczywiście będzie jeszcze jakiś. To jest ten ostateczny, co 18 następnego dnia mi się maila. Ja mam w pudełku, w pudełku leży ten. Ja mam wszystkie wersje zachowane, widocznie wziąłem wersję tą troszeczkę wcześniejszą. Tak, bo to było potem jeszcze mailu Pana w tym dniu. My się minęli. Myśmy się minęli, rozumiem. Tak, ale to się z tym, można sprawdzić datę, bo komputer, że to było w tym dniu jeszcze poprawione. Zgadzam. Trzecie, zgadzam się, przepraszam, bardzo dobrze, że Pan wziął te dziś, bo ja bym wziął te, już miałem przygotowane te, pewnie te. Trzeci punkt poprawia, drodzy Państwo, po drugim punkcie był odczytanie raportu o obecnym stanie państwa polskiego obywatelskiego ruchu oporu kierowanego przez Marię Bejda oraz Teresę Wojda, ziemię łowicką, wniosek marszałka Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Płocko-Wałbrzyskiej, Mirosław Franciszek-Kidziński. Cztery, odczytanie proklamacji Tadeusza Cichockiego celem zapoznania wszystkich posłów ziemskich przed obradami Sejmu Walnego, wniosek marszałka Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Płocko-Wałbrzyskiej, Mirosław Franciszek-Kidziński. No tak, te punkty doszły. Faktycznie one doszły w ostatniej chwili, bo to w tym dniu, w którym było to ogłaszane, Pan jeszcze napisał, ja to jeszcze uwzględniłem. Od dzień wcześniej były obrady Sejmiku Wałbrzyskiego. Tak. Przeczytanie, reszta jest już taka sama. Przeczytanie, głosowanie nad wnioskami odziemskimi. Przyjęcie porządku obrad, debata nad zawołaniem Sejmu Walnego, czyli Bóg, honor, ojczyzna, szlachetność i tak dalej, prawda? Czy to, czy i jakieś inne zawołanie, przemijamy to, czy jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, czy są ważniejsze jeszcze nasze sprawy. Debata nad, znaczy sprawa geoinżynierii, modyfikacja klimatu, problem chemitrali, lekcja Tomasza Króla, ziemia rybnicka, debata możliwa uchwała Sanzyn. Pan Tomasz Król, z tego co wiem, jest, prawda? Jak mi się Pan pokazał, Panie Tomaszu, tutaj jest. Pan Tomasz Król jest gotowy, żeby nas uświadomić, co nam grozi w sensie tych chemitrali, bo na ostatnie pytanie Pana Szyszki, który występował w takim wielkim piątek, prawda, w telewizji i bardzo świetnie, był sukces w Paryżu, w ogóle te same sukcesy, geotermalne, wszystkie sukcesy i nagle pada pytanie od słuchacza o te chemitrali. Pan Szyszko robi się czerwony, Pan Szyszko w ogóle nie wie co powiedzieć i Pan Szyszko mówi, no tak, ja w tej sprawie pytałem się ministra środowiska i on mi napisał pisma i ja zawiesiłem na ministerstwie. No tak, tylko on jest ministrem środowiska. Tak. Więc odpowiedź jest co najmniej wymijająca, tak? Mówi tak, no co najmniej jest, jeżeli między... Zupełnie nie chcę odpowiedzieć na pytania. Mówi tak, ja otrzymywałem, jako poseł opozycyjny umieściłem. Ale człowieku, teraz ty jesteś ministrem środowiska, padli w
pułapkę, bo muszę odpowiedzieć. Musi albo to ośmieszyć, albo to wykpić. Drodzy Państwo, to jest ważne. To zagaję tylko, że chodzi o to, czym nas próbują zaprąć od góry, prawda? Żebyśmy mieli tą świadomość. Minister Szyszko nie zdementował tego. Powiedział, że on zrobił to wszystko, jako był opozycyjny, a w tej chwili się nie chce w tej sprawie wypowiadać. Bo to nam coś grozi w takim razie, bo powinien to zdementować. Tak? Proszę Państwa. 2 lata się tym interesuję i stwierdzam autorytatywnie jako minister. Zobaczcie Państwo, środowiska. A jakie było poprzednie ministro? Znaczy ministerstwo? Ochrony środowiska. Co wycięto? Ochrony. Jest ministerstwo środowiska, wycięto ochrony. Jest Nikt nie zauważył tego, a chyba to jest istotna różnica. Minister środowiska to może być na przykład zatrumanie środowiska, tak? Dlaczego wycięto ochronę? Tak by było ochrony, może być ministerstwo zdrowia, no to możemy go przekazać na ministerstwo choroby, tak? Powinno być ochrony zdrowia, także to ministerstwo definiuje, o co tu chodzi, a nie ministerstwo zdrowia, bo tak samo możemy stworzyć ministerstwo choroby, albo ministerstwo środowiska, no nie wiemy, czy chodzi o zatruwanie Polaków, to jest ochrony, tak? Drodzy Państwo, więc jeżeli uznacie, że Pan Tomasz jest gotowy, żeby zrobić nam krótką prelekcję na ten temat, bo jest godzina taka obiadowa, ja bym proponował, żeby przesunąć go, jeszcze tutaj są czytania, ale to jest poważny manifest, ale zaraz nad tym będziemy, nawet tak bym powiedział, przegłosujemy tak słownie to. Bo też tak było kiedyś, że musiał marszałek słuchać to. Potem wchodzimy na punkt, który mówi o sejmikach ziemskich, drogą rozwoju gospodarczego, bogactwa najświętszej Katolicy, prelekcja Janusza Bauerka. To jest takie nowo, gdzie Janusz Bauerek stwierdził, prelegent, pamiętacie, że jeżeli my sobie nie wszczepimy siłę sejmiku do strony gospodarczej, to my nie zrozumiemy i nie przekażemy innym, jaka jest siła sejmiku do strony gospodarczej. Czy jest pan Janusz Bauerek? Chyba jest pan Janusz Bauerek. Gdzie jest pan Janusz? Jest tutaj? A jest. Już czeka. Więc możemy dać głos, żeby... Jak widzi to teraz świat przemysłowców, świat gospodarczy, jak widzi nas? Nie jak my się widzimy, bo cały czas nas postrzega się w kategoriach politycznych. A my jesteśmy już postrzegani w kategoriach gospodarczych. Bo co będzie, jak my zdominujemy władzę samorządu? To my będziemy decydować, czy elektrownie wiatrowe, czy geotermia, tak? Czy to, czy tamto. To my będziemy decydować. I w związku z tym świat gospodarczy to zauważy. I świat gospodarczy uprzedza fakty i mówi, my uprzedzamy fakty i chcemy wam uświadomić, jakie jest znaczenie odfałszowania nie tylko historii nauczania, ale nauki przede wszystkim. Jeżeli ci profesor wychodzi i mówi, że nie ma to jak geotermia, albo węgiel trzeba zniszczyć, to jest profesor, no to reszta mu w to wierzy. Ale najwięcej fałszu w tej chwili, proszę Państwa, nie jest w historii w ogóle. Najwięcej fałszu jest w nauce. Dlaczego to mówię? Bo wczoraj spotkałem się z profesorem Kozłowskim w Krakowie. I powiedział, proszę Państwa, uważajcie, my wam sympatyzujemy jako naukowcy, ci niezależni. Bo tak jak jest Sejm niezależny, to są już naukowcy niezależni, profesura jest niezależna. I mówią, uważajcie, za dużo jest fałszu podawanych jako prawda przez profesurę polską, która mówi Polakom, na przykład nie warto wydobywać gazu, nie warto tam się czymś zajmować, tylko węgiel brunatny i tak dalej. Albo na przykład zmagazynujmy CO2, obniżymy emisyjność. A nikt nie mówi o tym, że zmagazynowanie CO2 to jest bomba, ponieważ to CO2 jak się uwolni, zabija wszystkich. Czyli 10 takich magazynów w Polsce i przy uwolnieniu nie ma ani jednego Polaka. Czemu o tym się nie mówi, tak? Profesorzy ostrzegają, ale się nie dopuszcza głosu. Idę dalej. Czy rząd Jezus jest zainteresowany długim życiem Polaków? Debata. No bo w kontekście tych chemikrali ktoś nas zatruwa, który ma jakiś cel. Nikt nie robi tego za duże pieniądze, żeby to było tak dla żartów, tak? Widocznie o coś chodzi. Rządy wpadły w pułapkę w tym systemie bismarckowskim, że nie mając pieniędzy, nie chcą wypłacać emerytur. Pani Beato, to jest w jakiej sprawie? Proszę bardzo. Poprzedniej, bo pan mnie nie dopuścił do głosu. Ale w jakim sensie? Czy w jakim temacie? W jakim, o czym mówimy teraz? O czym pan mówi? Ja czytam porządek obrad. Tak? Tak. No to proszę czytać. Na podstawie uchwały Sancytu, powie pani, ja tutaj na Sejmie walnę, że pani, może by pani jakby zastanowiła się, dlaczego nie czytam ekspresji derby, bo pewnego dnia może będzie rzeczywiście sekretarz czytał, to nie będzie komentował. Nie chodzi o to, że niektóre te sformułowania nie są do końca zrozumiałe i warto byłoby je troszeczkę rozszerzyć, jakoś kontekstowo, że o co w tym, co miał autor na myśli, bo ja je sporządzam póki co, rozumie pani, jeżeli to kiedyś się przedostanie jakiś pani wniosek, to pani przyjdzie go uzasadnić, a na razie muszę ja uzasadniać. Jestem jak sprawozdawcą tego porządku, żeby pani to zrozumiała. Ja myślę, że już wystarczy na ciebie złej woli. Potem pani mówi, że ja panią coś tam nie odnoszę się, no ale generalnie tak nie jest. Znaczy, mam takie wrażenie, że tak nie jest. Na podstawie uchwały Sancytu 2015-2014-2016 głosowanie w sprawie objęcia infamią posłów i senatorów, którzy w temacie, w terminie, przepraszam, do 30 listopada
nie zrezygnowali, co najmniej nie zawiesili swojego członkostwa w partii. Dwa, nasza odpowiedzialność karna posłów i senatorów za sprzeniewierzenie się interesom ziemi, z której zostali wybrani. Możliwa uchwała sankcji. Debata nad problemem zdelegalizowania partii politycznych PO, PSL, PiS, Solidarna Polska, stosujących w swojej działalności przemoc prawną. Tutaj akurat skracam, bo nie będę dlaczego czytał. Czy Sejm Walny opowiada się za zjazdem polonijnym jako Sejm Walny Polonijny w terminie 14-20 marca? Możliwa uchwała sankcji. Czy Sejm Walny wzywa sejmiki ziemskie generalne do organizowania referendum w sprawie odwołania obecnych lokalnych sejmików radnych, przepraszam, obecnych radnych sejmików wojewódzkich włącznie? 16. Czy po odbiorze elektów na urząd przez Sejm Walny muszą oni dokonywać innych czynności? To chodzi o, że wybierzemy na przykład pana, czy pan musi się zaprzysięgać? O to mi chodziło. W którym momencie określamy wybór takiego? Czy po wyborze, czy jeszcze trzeba jakiś element spełnić, prawda? Jakiś ingres, prawda? Na stanowisko. Wcześniej czy później ten temat nas na pewno będzie, dopadnie nas ten problem. Nie musimy go dzisiaj rozstrzygać, bo nie jest to takie istotne, tak mi się wydaje. 17. Kompetencje sekretarzy przy Sejmie Walnym. Przydałoby się sekretarze, którzy, no ci mamy kamery, wszystko się rejestruje, kiedyś tego nie było, ale mimo wszystko trzeba by zrobić Dariusz, czyli protokół też, słowo w słowo, kto to mówił. Czyli stenogram rozmów, prawda? I opublikować go. Kompetencje, przepraszam, czy potrzebna jest Rada Regencyjna, czy Rada Stanu przy Sejmie Walnym, o czym mówiłem, prawda? Kompetencje, uchwała sankcji, kompetencje podkanclerzego przy Sejmie Walnym, obór podkanclerzego Sejmu Walnego, kompetencje senatora i senatora przy Sejmie Walnym, obór senatorów Sejmu Walnego. Każda prowincja sejmikowa ma prawo zgłosić jednego. Ja dzisiaj tak symbolicznie, tutaj też symbolicznie, proszę Państwa, zobaczcie, u nas były, Sejm Walny składał się z senatorów też. Dzisiaj to się mówi zgromadzenie narodowe, tak? Jeżeli Sejm i Senat razem obradują, to jest zgromadzenie. To jest wynalazek bolszewicki. Najpierw Bolszewia zlikwidowała Senat, a potem wprowadziła, ale zrobiła jako Izbę Wyższą. To jest, a u nas Senat powinien być razem obradować, tak? Jak mówiłem, tu Państwo w przyszłości bylibyście senatorami. Dzisiaj to symboliczne trzy miejsca są dla senatorów. Ich powinno być w przyszłości, no przynajmniej po jednym z prowincji, prawda? Czyli 41 wybranych przez ziemię i 40 ewentualnie wybranych przez króla. W przyszłości, mówię, to oczy wywoławcze, bo to może oczywiście od nas to wszystko zależy. Kompetencje podkanclerzego, kompetencje senatora i senatu, obiór senatorów, czytałem obiór, nobilitacja osób lub instytucji szlachetnych. To żeśmy rok temu zrobili, kilka osób szlachetnych powinniśmy dzisiaj obrać. Wiecie Państwo, zmieniamy wtedy rzeczywistość przez te osoby. Wysłuchanie Komisji Konstytucyjnej przy Sejmie, no nie wysłuchano, bo się nikt nie stawił dzisiaj. Nie, właściwie to była Liga Teatralna się stawiła. Więc jeżeli macie do powiedzenia w tej sprawie, bardzo zachęcam. Na podstawie uchwały sam tytuł kontynuowanie debaty dotyczącej powołania Rady Regencyjnej oraz ewentualnie Komisji Ustrojowej lub Komisji Prezydenckiej, prawda? Rozpatrzenie problemu, czy zamykamy Komisję Konstytucyjną, czy powołujemy inne komisje, na przykład Komisję Ustrojową, Komisję Kodyfikacyjną, Komisję Architektury Ustrojowej, etc., etc. Bo zanim się coś zbuduje, najpierw trzeba koncepcję przekazać. Powołanie do życia na podstawie Konstytucji Sejmu Starożytnego, Sejmu Konstytucyjnego Ekstraordynarnego z 13 maja 1791 roku, czyli Sejmu Konstytucyjnego przy Sejmie Walnym, którego obrady rozpoczynają się w 2016 roku, poprzez, czyli od pierwszego by nabrał tego dodatku konstytucyjny. Co to oznacza? To oznacza, że moglibyśmy tworzyć prawo kardynalne konstytucyjne. No być może ktoś nas będzie z tego próbował rozśmieszyć, no ale skoro nikt tego nie robi, nam ta data ucieka, drodzy Państwo. Kolejną datą będzie 2041, tak? No to 2041, niektórzy już nie dożyją do tego. Kolejną datą będzie 2041, jeżeli ktoś chce nawiązać do dorobku Sejmu Staroletniego. Ustosunkowanie się do obecnego Trybunału Konstytucyjnego. Tu jest kwestia, jakie stanowisko wypracujemy ewentualnie. Wezwanie wszystkich Polaków do pracy konstytucyjnej w ramach Sejmu Walnego. No bo ten Sejm Konstytucyjny to jesteśmy my. No skoro to jesteśmy my, no to my podejmiemy decyzję. No przecież nie ja, czy ktokolwiek. To my podejmiemy decyzję, jakie są prawa kardynalne. To my je ustalimy. Ale najpierw musimy organ sprawczy zrobić, czyli Sejm Konstytucyjny. Nie mogliśmy go w tym roku powołać. Jego możemy powołać teraz, ale z działalnością od 1 stycznia dopiero, 2016 roku. Bo on mógł tylko działać w 2006, a ponieważ to jest ostatni Sejm Walny w tym roku, no to wypadałoby to przegłosować, prawda, dzisiaj. Czy Sejm Walny w sensie prawodawczym, to jest sukcesji władzy, nawiązuje do dorobku prawnego Sejmu Czteroletniego oraz państwowości z tego okresu. Co z drugą RP oraz sukcesją tego państwa prezydenta. Co z PRL, z trzecią RP. No, moja koncepcja tego szybko powiem, że powinniśmy każdy z tych ustrojów
potraktować jak filar, który dochodzimy, to co mówił Pan, wierzy, że to jest okres przejściowy, ale te filary łączą nas. I możemy powiedzieć, że to jest taki most rzucony, a nie dotykamy tego. Niestety musimy dotknąć, bo tam żeśmy się wychowali, nauczyli, mamy dyplomy, metryki i tak dalej. Czyli to jest most, który budujemy z filarami, które są postawione na trzeciej RP, PRL, drugiej RP i tak dalej. Nie możemy udawać, że nie było tych kryptopaństwowych organizacji, tak? No, druga RP może już była najbardziej przypominała państwo. W każdym razie musimy się do tego odnieść, nie możemy tak powiedzieć, my możemy je uznawać jak teraz nielegalne, ale w sensie prawodawczym i tak dalej, czy to są prawa nabyte i tak dalej, nie możemy tego powiedzieć, że nic nie będziemy respektować, bo byśmy się stali rewolucją. No po prostu byśmy byli rewolucją, tak? My tego mówimy, to co powiedział bardzo mądrze pan Zimny, że to jest pewien etap przejściowy, musimy traktować to jako etapy przejściowe. I teraz idę dalej, wezwanie Jana Zbigniewa Potockiego, prawdopodobnego prezydenta drugiej RP, do stawienia się na Sejm Walny Wiśniczu, jako 19-20 grudnia, czyli dzisiaj lub jutro, wniosek pani Beaty Andreja Ziemi-Wrocławskiej. To pani złożyła ten wniosek, no jeżeli się nie pojawi, no to przecież nie będzie z tego żadnych konsekwencji, ale no po prostu nie pojawi się. Tezy dla orędzia. Jego Sejmem żeśmy nie wzywali, tak jak prezydenta Andrzeja Dudy, wzywaliśmy go na podstawie wniosku pani Beaty Andrejas. Tezy do orędzia noworocznego marszałka, że ja zawsze 31 będę mówił orędzie, pierwsze sprawdźcie państwo jest orędzie moje. I chciałbym, żebyście tezy powiedzieli, to jest bardzo ważne dzisiaj, bo znowu to nam upadnie. Inne rzeczy możemy przedłużać, ale ja uważam, że jak ja wystąpię w orędziu, a coraz więcej ludzi do mnie dzwoni z całego świata i oni by chcieli, dla niektórych już jestem autorytetem wręcz, tak? Więc ja nie chciał mówić jako autorytet Leszczyński, tylko jako autorytet Sejmu Walnego i być upoważniony, że musi pan zawrzeć w orędziu tezy. Takie, tego się domagamy. Ja wtedy te wnioski uwzględnię w orędziu, prawda? Czego nie robi Andrzej Duda? Bo Andrzej Duda mówi jako Andrzej Duda, nie mówi jako Andrzej Duda prezydent wszystkich Polaków. Chciałbym się tu wyraźnie odróżniać i od Andrzeja Dudy, i od marszałka Sejmu, i od marszałka Senatu, od wszystkich, którzy uważają, że bez delegacji mogą zabierać głos w sprawach ogólnopaństwowych. I to jest ta część przedpołudniowa, drodzy państwo. Nie wiem, czy nawet jak się nie zapomnieli, to widocznie nie było to na tyle ważne, żeby się zapamiętali. I teraz ja bym po prostu poprosił, bo ktoś podnosił głos, ale generalnie nawet sami, żeby albo żeby ktoś podszedł, to uważa, że co powinniśmy z tej pierwszej ewentualnie coś, co jest jako jokery, przebija to wszystko, jakiś wniosek od ziemski, że chcielibyście coś innego. Więc podnoście teraz niebieskie karty. Nie, bardzo proszę niebieskie karty. Ja tylko oszacuję czas. Raz, dwa, 3, 4, 5, może odwrócimy, zobaczymy ile, żeby wiedzieli, ile osób przybywa. Raz, jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze, proszę państwa, jak się sprężymy, jest godzina, bo za chwilę będzie obiad, prawda? Tam już na pewno są. Ale możemy się mówić, czy do 15 możemy jeszcze obradować, czy nie? Czy chcecie przerwy? Do 15. W takim razie, skoro jest tyle osób, ja proponuję około 3 minut. Około, ja nikomu nie mogę za bardzo zabrać głosu, są głosy wolne. To nie jest Sejm na miejscu. Ale prosiłbym bardzo, żebyście Państwo po prostu się mieścili. Ja się tylko powiem, bo zapomniałem, drodzy Państwo, że tutaj widać, drodzy Państwo, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy w Starym Wiśniczu. Powiem tylko tyle, że jest to dziedzictwo Kmitów. Tu niedaleko jest na wprost jest zamek Kmitów. To jest XIV wiek, to jest druga połowa XIV wieku. Czyli Jan Kmita, czyli Jaśko Kmita, który zbudował ten pałac, tak? To był starosta, między innymi ruski, bardzo poważny, byśmy powiedzieli, państwowiec. I jesteśmy w powiecie bocheńskim. Też trzeba Państwu jeszcze raz tutaj przypomnieć, bo nie powiedziałem na początku. Powiat bocheński to jest powiat, czyli miasto stoliczne, powiatowe, czyli Bochnia, które ma starszą miejskość, czyli prawa miejskie, niż Kraków, o 5 lat. Bo to już 1253 były prawa miejskie, Bochni, czyli jesteśmy w mieście, w powiecie, który ma starszy status miasta prawa niż Kraków. Prawa stołecznych miast wojewódzkich. Tak, bo to było prawo królewskie. I teraz słuchajcie Państwo, Bochnia tym się charakteryzuje, że tu bardzo, bo to najpierw były żupy solne. Żupy solne to jest wiadomo, solanka i oni odsolali, tak jak z morza się odzyskuje. I potem przez przypadek odkryto złoża soli kamiennej i tu powstała pierwsza kopalnia soli kamiennej. Pierwsza kopalnia, Wieliczka była niewielką wsią przy Bochni. Teraz jest bardziej znana Wieliczka niż Bochnia, ale co jest istotne, że Kazimierz Wielki, drodzy Państwo, napisał słynne, i to polecam, dlatego o tym mówię, napisał tak zwaną ordynację górniczą. I to jest tak, zawsze idzie niezauważenie, ta ordynacja górnicza, ale to jest pierwszy kodeks pracy na świecie.
Jeszcze raz powtórzę, ordynacja górnicza bocheńska, to jest pierwszy kodeks pracy, bo tam jest zawarte prawo do emerytur, do odpraw, szpitale, które powstały wtedy. Szpitale powstały. Król ufundował wszystkim górnikom prawa, szpitale, odprawy i tak dalej. I polecam wszystkim. Polecam wszystkim, drodzy Państwo, żeby po prostu zainteresowali się sprawą ordynacji górniczej bocheńskiej. Bardzo polecam, bo to jest jakby w miniaturze ustrój państwa. Jak Kazimierz Wielki, wielki nasz ustrojowiec, wielki nasz król, który stworzył, pamiętacie Państwo, statuty wiślickie, statuty piotrkowskie, wtedy jeszcze były dwa sejmy walne, oddzielny sejm walny był dla prowincji małopolskiej, one się odbywały w Wiślicy i w Nowym Korczynie, i odrębny sejm walny odbywał się dla Wielkopolski sejmem w Piotrkowie Trybunalskim, nomen omen. To było dla Małopolski. Żeby przegłosować, musiał na dwa sejmy król jechać. Odrębnie było dla Małopolski i odrębnie było dla Wielkopolski. Ja to muszę Państwu powiedzieć, żebyśmy zrozumieli, dlaczego ja wybieram takie miejscowości. Otóż Bochnia jest takim powiatem zupełnie niedowartościowanym. Każdy na świecie zazdrościłby komuś takiego miasta jak Bochnia, która miała tak potężną ordynację, bo kopalnia dawała pracę. Niektórzy mówili, że bez Bochni i Wieliczki nie istnieje królestwo. Nawet to jest takie bardziej śmieszne to przysłowie, że nie istniałoby Królestwo Polskie bez Bochni i Wieliczki. Że te dwa miejsca powodowały ogromne bogactwo, bośmy nagle postawili na sól. Sól była w pewnym momencie środkiem płatniczym. I dzisiaj widzimy, jak król szybko zagospodarował to bogactwo. Zaraz Panią dopuszczę. Zaraz Panią dopuszczę, no każdy będzie miał głos. 3 minuty, tak? Zaraz Panią dopuszczę. Każdy będzie miał 3 minuty. Ale muszę powiedzieć coś o Bochni. Pani mi da powiedzieć, bo chcę wprowadzić, może nie wszystkich to... Słucham? Ja uważam, że to jest bardzo ważne i dlatego tutaj, mało tego, że tutaj jest ten sejm walny, to on będzie się prawdopodobnie odbywał co rok tutaj w tym miejscu. Bo uważam, że w Bochni, byłem dzisiaj jeszcze w kościele rano na mszy u świętego Wojciecha, gdzie to jest kościół, też dzwon jest wystawiony na zewnątrz, 1545. Każdy sobie może zobaczyć. Drugi najstarszy w Polsce. Proszę Państwa, drugi najstarszy w Polsce, więc jesteśmy w miejscu, mało tego, Bochnia, jako nazwa, etymologia, ma dwa pochodzenia. Od Boch, to jest Bóg praktycznie, bogowie tu mieszkali, lub niektórzy mówią od słowiańskiego bochen, czyli od kwestii ziemi, czy tak coś, grząski teren. Ale ja myślę, że tutaj bardziej chodzi właśnie o etymologię, że tu była polskość. Mało tego, te tereny były prawdopodobnie 200 lat wcześniej ochrzczone. Czyli mówimy o Cyrilu Metody, 200 lat wcześniej chrzest był przyjęty. W ramach tego, co nam wciska się w tej chwili, że istniejemy jako królestwo, istniejemy jako ochrzczona Polska 1050 lat, to jest nieprawda, bo te ziemie, Wiślicy znaleziono ochrzcienicę bodajże z 700 któregoś roku. Tak. Także... Dlatego to zrobiłem, bo ktoś mi się zapytał, panie Naczyńskie, czy pan... Nie, tu nikogo nie znam. I tu duży ukłon w stronę pani Jadwigi, kończąc już, powiem, że jesteś pani Jadwigi Nowak. Nie wiem, czy jest pani Jadwiga Nowak, marszałek ziemi, bo ona jest tutaj troszeczkę gospodarzem i troszeczkę może siedzi tak troszkę z tyłu za bardzo, a nie, bo chyba musimy zrobić taki zwyczaj też, żeby ziemia raczej z przodu była tam, gdzie gościmy, tak? Za chwilę będzie, zobaczcie, Wielkopolska, kolejny, gdzie nie ma sejmiku w ogóle jeszcze. Nie ma sejmiku, znaczy był na chwilę Kalisko-Leszczyński, to nie ma. Jak jesteśmy jeszcze źle reprezentowani, ale tam mamy jeździć, jakbym powiedział, jak pielgrzymi. I mamy te, tak samo Warmii będzie przecież jeden sejm walny. Będzie na Dolnym Śląsku jeden, będzie na Podkarpaciu jeden sejm walny. Żeby każda ziemia mogła bliżej, z względów ekonomicznych, zbliżyć się do sejmu walnego. Żeby nie było tak, że z Pomorza w tej chwili panowie jeżdżą, przecież tu panowie jadą ze Szczecina, muszą jechać cały dzień. Tak? Także w tej chwili, to tyłem tego, co zapomniałem na początku, drodzy Państwo, ja wszystkim polecam, przestudiowanie Wikipedii o Kmitach, co to był ruch Kmitów, Wiśnisz, ale przede wszystkim czym była Bochnia dla Polski, że to było miasto w pewnym momencie dużo ważniejsze niż Kraków. Bochnia była ważniejsza niż Kraków w pewnym momencie. Kraków powstał jako miasto, powstało 4 lata po Bochni, żebyśmy to wiedzieli. I tyle tytułem wstępu, także jesteśmy w bardzo szacownym miejscu, powiat bocheński. I w tej chwili, proszę Państwa, jeszcze raz przypomnijcie mi te głosy, albo ja sobie muszę gdzieś chyba zapisać te głosy. O, może po kolei, od lewej strony. Pan pierwszy, po kolei. Pan kończy od lewej, potem lecimy tam od końca i do przodu. Ja muszę określić porządek. Czyli pan pierwszy, pan Szczypiński i kolejni. Po 2-3 minuty, proszę bardzo. Macie teraz, możecie... Mówimy o porządku. Mówimy o porządku, wnioskach, o tym mówimy. Tak, o tym. Nazywam się Mirosław Franciszek Kciński. Reprezentuję ziemię Płocko-Wałbrzyskie. Na zeszłych obradach Sejmu
Nie udało mi się zabrać głosu, czasu brakło. Uznałem, że jest to najważniejszy temat. Odczytanie dla Państwa tych moich tekstów zapowiedzianych przez Pana Marszałka, dlatego że